Słuchaj, strasznie mała ta platforma. Nie wiem, czy to tak bezpiecznie puszczać stąd fajerwerki. Coś ty nie stąd będę puszczał, nie żartuj. Puszczę je sobie bezpiecznie z nabrzeża, bo mam detonator, przyjacielu. Spokojnie, zaraz złapię równowagę. Słuchaj, jesteś pewien, że dasz sobie radę sam? Tak, niczym się nie przejmuj. Raz, dwa, wszystko zainstaluję, spokojna głowa. Dobrze, jak sobie życzysz. O, może jednak lepiej odłożę ten detonator? Zaczyna chyba troszkę wiać. Myślisz, że Mike sam da radę? Proponowałem, ale nie chciał pomocy. Hej, hej, gdzie mi uciekasz? Aha, mam cię. O nie, chyba coś nacisnąłem. Boję się! Przestańcie tak strzelać! Mamo, patrz, szybko! Sztuczne ognie! Co ty opowiadasz o tej porze? A jednak! O nie, sztuczne ognie to pół biedy! Słuchajcie, pali się cała platforma! O, kotek, to ja dzwonię po sama! Mike Flat uwięziony na morzu na płonącej platformie? Flat uwięziony na morzu na płonącej platformie. Ben, popłyniesz Tytanem, dobra? Elvis, Penny, będziecie obsługiwać armatki wodne. Ja wezmę Juno. Jestem przy platformie. Słuchaj, nigdzie nie widzę Majka. Może wskoczył do wody, sprawdź to. Może i tak, rozejrzę się. A ja się zajmę platformą. Penny, Elvis, zgasicie ten pożar? Ratunku! Hej, hej, tu jestem! O, zobaczmy, czy działa. Widzę cię! Już płynę! Dzięki ci! Spokojnie, już po wszystkim. Dobra robota, Ben! Aha, to świetne miejsce na pokaz. Zgadzasz się? Może być. Nikogo nie widzę. Tylko ja, ty i Raca. Ale nic nam się nie stanie? Mandy, gadasz jak mama. Raca ratuje ludzi. Co w tym jest niebezpiecznego? Masz rację. O, co? O nie! Lina się zacięła. Utknęłam! Nie trać głowy, Penny. Wystarczy, że wezwiesz Toma. Dobrze, Penny. Będziesz musiała wzywać trochę głośniej. Hej! Hej! Słyszy mnie ktoś? Czyli wystarczy wcisnąć guzik? Śmiało, Mandy. Zrób to. Nie. Bo ty się boisz. Tchórzysz, co? Mogę odpalić flarę, kiedy tylko chcę. Kłopot w tym, że nie chcę. I mam w nosie, co ty o mnie myślisz. Pomocy! O, słyszysz? Ktoś coś krzyczał. Pomocy! Ratunku, tutaj jestem! Głos dobiega z klifów. Szybko! Pomocy! Tu jestem! O, to Penny! O, jak dobrze was widzieć. Utknęłam! Ktoś musi pobiec po pomoc! Poczekajcie! Co ty tam trzymasz? O! To Raca! Co? Nie wolno ci się nią bawić! Znalazłam ją! Miałam ją... O!
strażakowi Samowi. Brawo! Akurat dokładnie tego mi trzeba. Może mogłabyś ją do mnie rzucić? Ja? O, dobrze! Świetny rzut, Mandy. Niech mnie śnieg zasypie. Gdzie się podziała ta... flara? O, jest nad klifami. Lepiej zadzwonię po Sama. O nie! Psi system biometryczny przypisuje ludzkim osobnikom chyba najgorsze intencje. Że co? A to, że on namierza i atakuje. Hej! Idź sobie! Niewidzialny Super Norman wkracza do akcji tam, gdzie atomowy chłopak nie daje rady! Oj, Norman, ale ty lepiej uważaj! Ale po co ja mam uważać? Jestem niewidzialny, czyli że mogę... Ale jak to, wy mnie widzicie? Ale no jasne, że widzimy, no co ty? I to znaczy, że... On też mnie widzi? Szybko uciekaj! Tomasz, lepiej niech się trzymają z daleka od kanistrów z benzyną. No nieźle. To ja dzwonię po Sama. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Jest pożarowy 2000! Sprawa może być poważna. Bierzemy Jupitera. Henry, zbieraj się, jedziesz z nami! Tak jest, Sam! Zostań się tu, dobrze? Nie zbliżamy się, bo to niebezpieczne! Super Norman odchodzi! Przepadł! Skończony! No dobra, psa mamy z głowy. Ale słuchajcie, uwaga, w środku jest sporo benzyny. Dobra, przełączyłam na pianę. I w naszym mieście znów zapanowała cisza i spokój. Dobrze mówię? Bardzo przepraszam, że się naraziłem na niebezpieczeństwo, ale ja niespecjalnie, bo na serio myślałem, że jestem niewidzialny. Przepraszam. Wydaje mi się, że akurat w tej sytuacji należałoby mieć pretensje do psa. Ale... czyli co? Nie moja wina? Akurat nie ma to większego znaczenia. A panowie może porzuciliby koncepcję mechanicznego pieska i stworzyli coś bardziej stacjonarnego, co nie spali miasta w 2 minuty. Nic się, mały, nie przejmuj. Chwilowo nikt ci nie zabiera roboty. Przestań. I kolejny pożar w Pontypandy, ale chyba pierwszy raz nie moja wina. A może to jest moja nowa supermoc? Super Norman, co niczego nie podpala. Pożar lasu w okolicach młyna nad rzeką. Pali nam się las w okolicach młyna. Silny wiatr, ogień szybko się rozprzestrzenia. Silny wiatr, ogień się szybko rozprzestrzenia. Tak jest, już lecimy. Penny, bierz Jupitera, widzimy się przy młynie. Tak jest, przyjęłam. Wszyscy cali? Tak! Norman nas uratował! Kazał się odsunąć i stanąć pod wiatr! Moje gratulacje! O, a tego sweterka to już chyba nigdy nie wypiorę. I tak nie pierzesz. Wielka mi różnica. Leci strażak Sam! Rzeczywiście, dość szybko się rozprzestrzenia. Eli, będziesz nam regulować ciśnienie wody, dobra? Eli, ze mną! Trzeba załatwić ten ogień.
bardzo przepraszam, że tak sobie poszedłem bez pozwolenia. Nic się na szczęście nie stało, ale następnym razem po prostu daj komuś znać. I ja, i my w sumie też przepraszamy. Chyba za bardzo chciałyśmy pomóc. Tak, obie doskonale wiecie, że z gazem nie ma żartów, prawda? I najlepiej się do takich butli w ogóle nie dotykać. Ojej, jakie tłumy! No i jak było? Chyba nie ma co ukrywać, że to nie było najlepsze szkolenie kadetów w historii, ale jestem dumna z Normana. Proszę, tego się akurat nie spodziewałam. Serio? Pani jest dumna ze mnie? Nic się nie przejmuj. Daj mi chwilę i zaraz ci poprawię humor. Napisałem piosenkę specjalnie dla młodych kadetów. Odwagę skąd mieć, jak silnym być, tak tego uczymy się tu dziś. O tak, kadeci to my. Spokój dla nas ważny jest, nam nie stanie krzywda się, to my. Kadeci, co się zwie, juhu, to my. Kadeci, co się zwie. Nie wiem, co jest. Coś nie idzie. Ale musimy go wyciągnąć. On tam ma pełno wody. To może Feniks? Feniks na pewno by dał radę, ale nie zdąży tak szybko dojechać. Ale jest coś, co może i byłoby w stanie wyciągnąć spod wody taką łódź. Zostańcie tutaj! Zachowujemy bezpieczną odległość od wody, jasne? No ale gdzie mój rekin 2000? Podejrzewam, że odpoczywa sobie właśnie na dnie jeziora. A niech to, a niech to, a niech to! Szykuj się, opuszczam! Powoli do góry! I już po strachu. Jesteś bezpieczny. Dziękuję. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Zdajesz sobie sprawę, że to było naprawdę niebezpieczne, Norman? No tak. Przepraszam. Obiecuję, że się nie powtórzy. Ale mam za to parę bardzo dobrych ujęć Penny w akcji. Ale nie myśl sobie, że tak szybko ci wybaczymy. Nie tym razem. I podejrzewam, że jak się mama dowie, to się nie ucieszy. O nie. A to ja sobie zatrzymam. Dobry... Imprezka na basenie? Nie ma sprawy! A niech mnie splątane węże! Ale tropiki! O, hej! Czarodzieje tak się pobili, że rozmiecili w górach ogień! Szybko się rozprzestrzenia! Czyli zapowiada się interesujący dzień. I już, po strachu. Zimne ognie plus sucha trawa? Raczej kiepski pomysł, prawda? Naprawdę nie chciałem. Przepraszam, liczyłem, że wyczaruję trochę magii. No i wiesz. Ty wiesz, co by było na serio magiczne? Gdybyś aż do wieczora nie wpakował się w żadne kłopoty. W finałowej scenie nikomu nic się nie stanie, obiecuję. Aha, chciałbym ci wierzyć.
I w końcu wielka scena latania na miotłach. Ujęcie pierwsze... Nie, czekaj! Ta Tyrolka jest strasznie wysoko. Efekty specjalne to podstawa. Bez efektów nie ma filmu. A chcemy tu stworzyć super viral. No tak czy nie? Ma mieć tyle miliardów odsłon, że cały internet oszaleje. Internet oszaleje, jak złamiesz nogę. Oj, tam zaraz złamię. Przypominam, jestem świetnym reżyserem. Nie, nie chcę na to patrzeć. O! Ja latam! Zawisłem! Dzwońcie po strażaka sama! Błagam, uciszcie to! Czarodziej Łoli, mistrz magicznych sztuk, zjeżdżał na Tyrolce, ale zawisł nad wodospadem. Do góry nogami, stopą się zaplątała. Nie, żebym się nie spodziewał, ci powiem. Idzie. Pośpiesz się, błagam! Dostałem ten szalik od ciotki Fili, tani był! Zaraz pęknie! O, ale napięcie, ale kulminacja! Nie mogę na to patrzeć! No, ale powiedzcie, że wujek zdąży! No musi, bo zaraz mi się tu skończy pamięć! Mam cię! Koniec żartów. To się już naprawdę mogło źle skończyć. No wiem, ja wiem i przepraszam. Moja wina, że chciałem nakręcić spektakularny filmik do internetu. Do internetu? I w ogóle to zrobię wszystko, żebyś się na mnie nie gniewał. No ja myślę. I mam nawet pewien pomysł. Ludzie kochani, cofnąć się! Oto ja, Daniel Steel! Stop! Jaki znów stop? Co to ma znaczyć? Ja tu jestem reżyserem. A ja uważam, że mam za mało tekstu. Jeszcze raz gramy od początku i trzymasz się scenariusza, zrozumiano? I bardzo proszę o ciszę. I jedziemy! Ratunku! W całej szopie z węglem szaleją ogniowe błyskawice! Ratuj się, kto może! Całujcie żony i mężów i powiedzcie mojej matce, że ją kocham! Nie! To! A to, że tego nie ma w scenariuszu! A właśnie, że jest, sam dopisałem. Nie życzę sobie takich kpin z mojego dzieciństwa. Jeszcze raz, ale tym razem porządnie! I gramy! Nie bój nic! Super Norman pomoże ci! Dość! Bo co? Pewnego dnia, wiele, wiele lat temu, naprawdę dawno, dawno temu... Przejdź do rzeczy, ale już! Przechodzę. Nim nastały czasy fajowych wozów strażackich i eleganckich helikopterów, najlepszym przyjacielem strażaka było zwykłe wiadro. Daj, podaj wiadro do kolegi. Daj, w prawo podaj je. O nie, to ja tu mam być w blasku reflektorów. Podaj dalej, pożar zgaśnie mi. Daj, podaj wiadro do kolegi. Daj, w prawo podaj je. Tak, pełne zimne, świeżej wody. Trzymaj mocno, podaj dalej, pożar zgaśnie mi. James, chyba ci mówiłem, że masz świecić na mnie, cały czas na mnie. Ale pan kapitan Steel przed chwilą kazał świecić na tych, co śpiewają. A co się słuchasz, kapitana? Kapitan to tylko reżyser, a ja jestem gwiazda. Tam dajesz światło i nie ruszasz, jasne? Wielki Daniel Steel! Oj, weź, Sofa! Ej, tam jest mój kawałek sceny i tam masz świecić! No i widzisz, wszystko twoja wina! Jak to moja wina? Ja tu jestem gwiazdą! Pożar? Musicie stąd uciekać, pali się! A to dopiero zwrot akcji. Tego się nie spodziewałam. Nie, to nie tak. To nie przedstawienie. Słuchajcie, teraz bez żartów. Pali się, musicie się ewakuować. Uwaga, ośrodek górski się pali, a mój spektakl w ruinie.